tutaj przed nami rośnie wielodziesięciometrowa placówka, 150 metrów długości placówka ze szczepionymi diospyrosami, ze szczepionymi churmami. To jest w tym momencie dwulatka, ma około 1,80 m wysokości. Nisko przy ziemi szczepione. O, tu jest miejsce szczepienia. Łączny wiek z podkładką to jest około 6-7 lat. Podkładka leciwa, silna. Ładniejszy ich sadzonek churmy w Polsce Państwo nie znajdą. Chcę za nie w detalu po 60 zł za sztukę na jesień. W hurcie możemy się dogadywać. Pierwsze nasadzenia produkcyjne prawdopodobnie w tym roku będą powstawały, sadzonego ode mnie. Sadzonka silna, dostępne odmiany H120, Prok, chyba Early Golden, tu też szczepiłem, ale nie jestem pewien. Pixe. Najcenniejsze i tak jest H120 i Prok, te dwie. Zapraszam do zamawiania sadzonek, szykowania powierzchni produkcyjnych. Churmę można wykorzystywać zarówno do jedzenia deserowo, jak i do suszenia owoców i można z niej pozyskiwać miąższ, z którego potem robi się dodatki do placków, ciast, tym podobnych. Ten gąszcz 3-3,5 metrowej wysokości przed nami to są moje sadzonki pekana. Te pekany już mają około 10 lat. Na jesień sprzedawałem je po 60 zł za sztukę. Te najładniejsze. Jeżeli mają Państwo do obsadzenia jakieś kanały, jakieś brzegi stawów, to zapraszam do zainteresowania sadzonkami pekana. Rośliny przepiękne, przesilne. 3,5 metra wysokości, cena do jakości bardzo dobra. Można sadzić je również w miastach, można sadzić je dla właściwości dekoracyjnych. A kiedyś w przyszłości może z którejś z nich uda się wybrać jakieś odmiany owocowe dla naszych warunków klimatycznych. No, ja, cóż Państwu powiem, są warte tej ceny zdecydowanie, są warte nawet więcej, no ale dobra, niech dam radę produkować je przy tej cenie do jakości. Zapraszam zainteresowane osoby do kontaktu orzechowo.mi.adam@gmail.com albo telefonicznie 504 474 532.